Siemaneczko ziomeczki, z tej strony Szybki Banan i witam was na serwerze MindServer na trybie Blitz SG. Tak jest, będziemy nagrywać kolejny odcinek z tej serii. Ostatnio też był Blitz. Co się zmieniło? Dzisiaj nagrywam Frapsem, zawsze nagrywałem Bandicamem. Ta jakość moich odcinków dla mnie nie jest perfekcyjna. Znam youtuberów, którzy mają troszeczkę lepszą, dlatego postanowiłem w dniu dzisiejszym potestować jakiś nowy program. Tak więc powróciłem do Frapsa, którym ostatni raz nagrywałem chyba z rok temu. Przekonfigurowałem go dość mocno. Bardzo dziwnie się będzie dzisiaj dla mnie nagrywało, ponieważ nagrywam i głos, i obraz naraz. Nie nagrywam w Audacity, jak to zwykle robię. Zobaczymy, jaka będzie jakość. Dajcie znać w komentarzach, czy ten odcinek według was jest lepszy jakościowo. Mówię tutaj o graficznych aspektach i może o głosowych. Czy wcześniejsze opcje bardziej wam się podobały. Dołączymy do areny 9. Arena 9. Bo widzę, że jest sporo ludzi. Gra już w sumie będzie startowała, jak chyba dołączymy. Jeszcze więcej dołączyło. Ja sobie szybko jakąś klasę wezmę, nie wiem, niech to jest pik zombie przykładowo. I biegniemy przed siebie. Biegniemy. Tutaj mamy mieczy. Tutaj mamy jakieś żarcie. Fajnie, udało się chociaż cokolwiek zabrać. I od razu spadam stąd. Już nie zostaję, bo zaraz inni będą mnie gonić. Chociaż jeszcze mnie chyba nikt nie zauważył, więc mogę spadać. Jeden gość mnie tam goni, co prawda. Buty sobie założę. No i dobra, i szukamy jakichś skrzyneczek. Co do tego Frapsa, o którym wspomniałem. Głos mi się również właśnie w nim nagrywa, dlatego sam jestem ciekaw, jaki będzie efekt końcowy. Jestem śmiertelny już. Ziomuś, nie goń mnie, bo dostaniesz po głowie. Nie chodź za mną. No i co? Po co ci to było? 10 dolarów zarobiliśmy. Pierwszy dedzik. Okej. First Blood. Skrzyneczki. Może gdzieś tutaj będą jakieś... Jest. Coś tak kojarzyłem, że gdzieś tutaj jest jedna skampiona. O, dostaliśmy przedmioty dla naszej klasy. Zakładamy wszystko, co mamy. Więcej nie mam. Sobie jeszcze to włożę. Okej. Wow! Wow, prawie spadłem. Kompas w rękę. Pokażę wam jeszcze taką fajną rzecz z tym kompasem. On od razu wam pokazuje, gdzie macie iść. Nie musicie go trzymać w ręce. Zobaczcie. Stanę sobie tak i widzicie, że macie iść na trzecią, czyli tam. No. No ale jak będziecie go trzymać, to chociaż wiecie, ile metrów od was jest przeciwnik. To też jest spoko. 120. Dość daleko. Zjemy sobie kurczaczka. Strasznie jestem ciekaw, jaka będzie... jaka będzie jakość tego odcinka. Wiem, że jak nagrywałem w Bandicamie, to filmy ważyły po kilka giga, około 3-4 giga, jak miałem odcinek około, nie wiem, 20 minut może, 15. Wiem, że we Frapsie zazwyczaj te odcinki są mega ciężkie i one ważą po kilka... O, tutaj coś ładnego nam się odnalazło. Ile metrów od nas? 60, no dość blisko. Ale chociaż fajny sprzęcik mamy. Mieczyk tutaj. Żarcie. Okej, najemy się i możemy ich walczyć. W tym odcinku się bardziej postaram, mam troszeczkę lepszy sprzęt, więc mogę pokazać jakiegoś skilla w PvP. Metrów, a ja jeszcze go nie widzę. Gdzie on jest? 30. No dalej go nie widzę. Nie wiem, czy on nie witkę ma, czy co? 30 metrów, no. 17. O, jest, ziemuś, dobra. No to chyba po plecach dostanie, bo otworzy skrzyneczkę i teraz... Kabum! Dobra. I kto nam jeszcze został? Gdzie dalej? Jest. Dobra, szybko. Co on tu miał za fajne przedmioty? Buty i chyba tyle. I żarcie. No i ty też po plecach dostaniesz. Jak pięknie. No i co? Gin. Dobra, fajny miecz miał. Gdzie ten mieczyk? Tutaj.
i szukamy Blitzstara, bo właśnie się gdzieś pojawił, pisało w jakiejś losowej skrzynce. Będziemy przeszukiwać każdą po kolei. Jedna też taka informacja, jak się Blitzstar pojawia na mapie, a stoicie przy jakichś skrzynkach, na przykład na spawnie, to ta skrzynka, w której się ten Blitzstar tak naprawdę pojawia, ona tak specjalnie zamigocze. Nie wiem, nie pokazywałem tam wam tego nigdy, może ktoś z was kiedyś coś takiego znalazł, ale ona tak specjalnie świeci w momencie, kiedy do niej Blitzstar jest wkładany. Czyli w momencie, kiedy ten napis, ten tutaj, Gwiazda Śmierci dodana do skrzyni, to ta skrzynia się zaświeci. No wtedy łatwiej go odnaleźć, no ale to wiadomo, to najlepiej stać przy spanie. O, też nie. Dobra, nie będę szukał Blitzstara, od razu będę biegł do przeciwnika. Ile tam metrów? 140, dość daleko. Dość daleko, ale spoko. 90. 70. Się zbliżamy, ja już się najem coś. Habiczek zjemy. A mam łuk? Bo mam trochę strzał w sumie. Mam łuk, świetnie. Elficki łuk. No to do boju. Oj, hopie. Miałeś taki fajny miecz, a zobacz, co się z tobą stanie. Tak jest. Dawaj tego diaks miecza. Gdzie? Wziąłem go? Tak, wziąłem. No i dobra. Gonimy kolejnego. Ile zostało jeszcze osób? Trzech. Trzech wybranków. Za 50 sekund deathmatch, więc ja będę już biegł. Wow. Szukam jeszcze tego Blitzstara przy okazji, może gdzieś się uda nam go znaleźć. No też jakaś skrzyneczka. Nie. Jakieś fajne przedmioty tam były. O, tam są. Oni mają chyba sojusz, bo razem biegną. Dobra, jeden rozwalony, ale drugi... Ale drugi mnie goni i pewnie ma full życia. Ja bym musiał się, kurczę, chyba najeść czy coś. Nie mam strzał, szkoda. Dwie sekundy. Mam jakieś miksturki? Nie mam. On jeszcze mnie nie widzi? Jest, jest, jest! A, dostał w plecy, chociaż tyle. No, goni mnie, goni. Tak jest, pięknie. No i wygrana. Udało się. Nie wiem, szczerze mówiąc, która to minuta odcinku, dlatego zagram jeszcze jedną grę. Tak, zagram jeszcze jedną grę, ponieważ nie wiem, którą minutę nagrywam. W Bandicamie czy w Audacity wtedy to widziałem, a teraz we Frapsie już nie wiem, ale jedną jeszcze minutę mogę nagrać. Nie wiem, który odcinek, którą mapę, jakiejś, której nie było, wezmę. 9 na przykład. Chodźcie na arenę 9. Być zabitym przez banana to zaszczyt. Dobra, na 9 wchodzę. Mam nadzieję, że gra się tutaj szybko rozpocznie. 8 graczy trzeba, już mamy 5. Kogo sobie wybrać? Wezmę sobie maga może, nietypowo. Magiem nigdy jakoś nie gram specjalnie. Okej, okay, za 9 sekund start, już mamy 8 graczy w grze. I ogień. No to dobra, to spadamy. Spadamy stąd. Mam nadzieję, że nikt nie biegnie za mną. Świetnie, chyba po raz pierwszy nikt mnie nie goni na starcie. Oddalimy się, postaramy się jakiś sprzęt znaleźć. Przypominam jeszcze raz, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o nagrywaniu we Frapsie, czy ta wersja jakościowo jest troszeczkę lepsza, czy lepiej ten odcinek wygląda, nie wiem w czym tam oglądacie, czy w HD, czy 480. No sam jestem ciekaw, będę porównywał po zakończeniu nagrywania. Jeśli wyjdzie strasznie, no to na przykład nie wrzucę tego odcinka. O, w sumie fajna klasa ten mag, nie wiedziałem nawet. Znaczy nie wiedziałem, nie pamiętałem, że dałem mu takie fajne atrybuty, bo ma tyle serduszek, zobaczcie.
taką miksturkę i mieczek, świetna jest ta klasa, no i żarcie. No dobra, to od razu możemy wziąć się do walki, jeszcze sobie tylko, o, to wsadzę. I lecimy z koksem. Metrów. Dobra, tam już kogoś mamy, czanki się dziwnie ładują, ale ktoś siedzi w środku. Lagów kompletnie nie ma na serwerze, ale czanki bardzo wolno mi się ładują i strzelam, że to jest właśnie przez tego frapsa, że on tak mega dużo miejsca pochłania na dysku. No, ktoś się tam czai, więc już idziemy po niego. Nawet nie chciał walczyć, w sumie nie miał czym. O, jest jakiś kozaczek. Kozaczek jest jakiś. Fajny mieczek ma. Ale. Ale padł. Ale to w sumie nie taki fajny. Ale nie. O! No to chyba sobie przegramy w tej rundzie. Tak, nie udało się. Zaskoczył nas podczas przeglądania inwentory. No i okej, na tym będzie myślę dzisiaj koniec. Chciałbym w tym odcinku właśnie głównie przetestować tego frapsa. Dajcie znać, czy to jest lepsze jakościowo, czy gorsze. Może tym frapsem też nagram Wojownicy VS Potwory, żeby sprawdzić, czy te czanki faktycznie się tak wolniej renderują, czy to jakiś przypadek był. Ewentualnie w opcjach sobie pozmieniam, bo też mam czanki renderowanie na maksa i to może też być przyczyną. No i chyba tyle. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka jak zwykle. Dzięki jeszcze raz za te fanarty, które na Facebooku wszystkie przesyłaliście. Ten konkurs dalej trwa, dalej możecie przesyłać te fanarty. No i na chwilę obecną chyba wszystko. Dzięki serdecznie za obejrzenie. Trzymajcie się i pozdrawiam. Do zobaczenia na serwerach. Cześć!